Kiedy robiłem film o albumie Bambi w grudniu, bałem się o przekroczenie cienkiej granicy, za którą zostanę okrzyknięty seksistą, nie dającym kobietom szansy na zaistnienie w rapie. I nie udało się uniknąć wjazdu na mnie, ale nie z powodu tego, że wyraziłem się źle o wyżej wspomnianej raperce. Zostałem zjechany za to, że powiedziałem, że jej album jest spoko i że Bambi ma talent. Teraz odpowiem na dwa zarzuty. Kilka osób pisało, że jak mogę mówić, że Bambi prezentuje umiejętności wokalne, jak wszystko robi za nią autotune. Ale autotune w jej przypadku gra rolę bardziej stylistyczną, a nie jest używany tylko, żeby usunąć fałsz z wokalu. Poza tym tune nie śpiewa za ciebie, musisz umieć z niego korzystać, albo po prostu umieć śpiewać, czyli mieć umiejętności wokalne. Oczywiście nie obyło się też bez zarzutu, że Bambi mi się podoba i dlatego odnoszę się pozytywnie do jej dzieła, bo jak to tak mogę pochwalić jakąś kobietę za coś, co dobrze robi? Na pewno, na pewno jestem simpem, albo jestem opłacony, albo może jedno i drugie. Ludzie to tylko polski rap, tu nie ma się o co zabijać. No a jak już mamy to wszystko wyjaśnione, to dzisiaj ponownie wystawiam się na strzały, bo nie powiem, PGS mi się nawet spodobało, szczególnie występ Bambi, ale o tym pod koniec. A skoro Słuchanie dupeczek to teraz flex to nie można przejść obok tej pozycji obojętnie. Jeszcze korzystając z okazji zapraszam na Twittera, Instagrama i do wspierania kanału oraz dziękuję Damianowi Markowskiemu i Nocnemu Koneserowi za bycie pierwszymi w historii wspieraczami Rapspace. PGS to w ogólnym rozrachunku takie jakby hulanki, tylko takie z lepszymi podkładami, bardziej melodycznymi refrenami i generalnie są lepsze pod każdym względem. Wydaje się, że też bardziej przemyślane, a autorki zwiedziły więcej tematów niż tylko melange, melange i melanż. Ogólnie nie wiem, możecie mnie poprawić jeśli się mylę, ale w polskim rapie nie było jeszcze tak głośnej kobiecej supergrupy. W tej kategorii Bambi i Leosia reprezentujący Bayla Ela albo precyzyjniej PGS są pionierkami. Teraz już ciężko będzie zaprzeczyć temu, że Leosia rzeczywiście obecnie najbardziej przyczynia się do budowy kobiecej części rapu, nieważne jakie głupoty by mówiła w wywiadach. Ja industry plant Japsona, Bambi industry plant mój. To się mówi tylko dziewczynom, to się mówi tylko dziewczynom, tylko dziewczynom, tylko dziewczynom. I nieważne jak beznadziejne teksty by pisała, to i tak nie zmieni tego, że rzeczywiście na razie wychodzi jej to całkiem dobrze. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Łatwo jest w takiej sytuacji wstać i zacząć krzyczeć, że to nie jest hip-hop, jak można to nazywać rapem. Prawdziwy rap to bumba, zero-tuna i nawijanie o tym, jak ciężko było na bloku i że policja ciągle węszy. Wydaje mi się, że ludzie szerzący takie poglądy zatrzymali się z 20 lat temu i nie są w stanie dopuścić do siebie jakiejkolwiek możliwości tego, że ich ulubiony gatunek muzyki może się rozwijać w różnych kierunkach i po prostu ewoluować. keep Oczywiście, że ten album, albo może raczej epka, to zbiór kawałków, które najlepiej się odnajdą na TikToku i koncertach. Raczej to dla każdego jest oczywiste. To taka definicja tego albumu, bo nie ma tutaj piosenki ze słabym refrenem, który by się nie wkręcił w głowę. No może poza Head Hunterem, który w ogóle mi nie siedzi, ale ogólnie można przyznać, że prawie wszystkie refreny są tutaj bardzo udane. Na bitach w większości Francis, który po rozejściu się z Pedro chyba szuka swojego miejsca, bo najpierw był na tym wyjeździe Bajlaela, a niedawno pojawił się na wyjeździe z Rowem Babi. No, i oczywiście, że włączając ten album, oczekiwałem na niepohamowany wylew cukru, prześpiewanie większości kawałków i absolutnie kasztańską lirykę. No, i żadne z moich przewidywań nie minęły się ze stanem faktycznym. To jest to, co Baila Ela, czyli obecnie Bambi i Leosia, robią najlepiej. Ciekawi mnie, co jeszcze mogą zaprezentować, bo zgodnie ze swoją zapowiedzią, Leosia podpisała kolejną, jak to mówi, rozpierdoloną. Jeśli będzie to kolejna UW raperka, to może być lekko ciężko, bo zasada sequelu zwykle się sprawdza i już raczej nie będzie tak łatwo jak z Bambi. No zobaczymy jak to matka chrzestna kobiecego rapu wykombinowała. Wracając do epki, bo trochę odbiegłem, mamy tutaj hymn sukcesu PGS, love song double match, hymn przyjaźni BFF, trapowo rage'owy headhunter, bardziej melancholijny, chaosowy przester i finalnie jak dla mnie sequel BFF, czyli te numery. Jak możemy zauważyć Pretty Girls Swag nie wyszły kompletnie ze Twojej strefy komfortu, ale czy to źle, nie powiedziałbym. PGS nie brzmi na wymęczony, odgrzewany od dawna kotlet. Może dlatego, że obie raperki nie wypuściły aż tak dużo muzyki, jakby mogły, przez co nie czuć jeszcze zmęczenia materiału. Co będą robić, kiedy materiał się wyczerpie, to już inna kwestia, ale póki co nie muszą się tym martwić. Nie jest to mityczne, świeże brzmienie z za oceanu, ale po co eksperymentować, jak jest sprawdzony patent i można go wykorzystać. Imprezowy klimat, więc nie ma tutaj miejsca, żeby oczekiwać na głęboką liczbę. Lirykę. To pierwszy kawałek, więc już wiemy czego się spodziewać. Dla mnie jesteś słodki, lubisz puszczać moje zwrotki, fotki, kotki. Bambi też nie odstaje w wyścigu po najprościej zrymowane wersy. Nie wiem o co chodzi z tym kartim, czy on naprawdę aż tak rozpierdala, że Bambi musiała znowu o tym przypomnieć. Ale Osia to generalnie nie zachwyca formą. Mam układy, mam zasady, mam zalety, i mam wady, mam kotlety, i mam chleby, i mam Album ten cierpi też na to samo schorzenie co IRL, czyli nieumiejętne i czasem aż przesadzone mieszanie polskiego i angielskiego. Double Match to najlepszy przykład tego o co mi chodzi. Czasem się zastanawiałem, słuchając tej piosenki, po co w ogóle tutaj są wplatane polskie słowa. Wystarczyłoby zamienić nigdy na never i zawsze na always, rytm by został, a można by mówić już o kompletnym wprowadzeniu Ameryczki do naszego kraju. I chociaż ten wers nie wyglądałby jak językowa sklejka. Językowe zabawy mogą brzmieć dobrze. Dobrze dodawać do tekstu, ale trzeba umieć je napisać z wyczuciem. Sądzę, że na PGS mieszanie języków nie jest wynikiem przemyślanej wizji artystycznej, ale nistwa, a może nawet braku w warsztacie, bo ani to nie brzmi, ani nie wnosi jakiejkolwiek wartości do liryki. Po prostu to takie uzupełnienie albo ułatwienie w pisaniu. Refren do wyżej wspomnianego Double Match pokazuje idealnie, że dzięki dodaniu angielskich słówek nie trzeba szukać polskich rymów, po prostu wers leci po polsku, a końcówka rymuje się w angielskim i wszystko git. Podoba mi się Twój game. I mimo, że ten refren ładnie płynie, przyjemnie się go słucha, to ten językowy koktajl mnie od niego kompletnie odrzuca. Polski to piękny język, nie trzeba go aż tak kaleczyć, wystarczy już, że i tak duża część słów, których używamy na co dzień, nie wywodzi się z naszego kraju. Oczywiście dla grupy docelowej, dla której ta epka powstała, tekst ma bardzo niski priorytet, bo najważniejsze jest to, żeby mu zabujała. Wchodząc w świat PGS, trochę przestaje zwracać uwagę na lirykę i te niekiedy okropnie wykręcające z cringe'u teksty, Zamiast Bezmyślnie zaczynam tupać nogą, bo o to tutaj chodzi. Double match, mimo swojego w połowie angielskiego refrenu, jest naprawdę dobrze wykonanym love songiem. Refren naprawdę mocno wszedł mi w głowę, podobnie jak ten bridge. I czekam na przecież był Najlepiej wykonanym pod względem zamysłu jest refren do tytułowego kawałka. Buzia, No te podbitki robią tutaj bardzo dobrą robotę. Jeszcze do tego podkład z brasami wychodzi, jak same mówią. Kloziakowy. Taki hymn sukcesu Bajlaela. Znalazło się nawet miejsce na bardziej przemyślający kawałek, który zahacza o melancholijny, a nawet smutny nastrój. Mowa oczywiście o przesterze, który można pochwalić za kolejny udany refren. Nawet Leosia moim zdaniem nie odstawała od Bambi i nie rzucała jakichś kompletnie kasztańskich tekstów, Bambi za to bez polotu. Te numery, jak już mówiłem, to taki sequel BFF, tylko bardziej nostalgiczny. Refren to już w ogóle brzmi dokładnie tak samo jak BFF. Może Grzechem byłby brak wspomnienia o pierwszym singlu zapowiadającym projekt, czyli BFF. Jak dla mnie to najsolidniejsza pozycja tutaj, która sprawiła, że ktokolwiek w ogóle posłuchał tego projektu, bo bez tego mogłoby być lekko ciężko. Dla mnie jest to kawałek z najlepszym bitem na projekcie no, krótko mówiąc, automatyczny hit od premiery. Czasem zdarza się taka sytuacja, że ciężko w ogóle jest odróżnić Bambi od Leosi. Najbardziej to słychać w pierwszej zwrotce PGS. Naprawdę musiałem się mocno wsłuchać, żeby ogarnąć kto nawija co i to najpewniej wina miksu i przekręconego tuna. Gdybym słuchał tej piosenki bez wiedzy, że to duet, to bym stwierdził, że to solowy kawałek. Mówią za mnie, gdy czuję smutek, to wylewam to na papier. Piosenką, której absolutnie nie mogę zdzierżyć jest Headhunter. To jak ten piskliwy refren łączy się z tym w mojej opinii średnim bitem jest tragiczne. Headhunter! W uszy niemiłosiernie i to tutaj Leosia rzuca swoje wersy grozy. Mam kotlety i mam chleby, i stosuje niezawodną technikę wypełniania zwrotki. Balenciaga. No brzmi to jak No i teraz skoro Leosia już od jakiegoś czasu nie zachwyca swoją formą na kawałkach to czy Bambi zagraża jej pozycji? Chciałbym powiedzieć, że to bardzo złożony temat i teraz muszę go rozłożyć na czynniki pierwsze, ale nie, wcale tak nie jest. Sprawa jest całkiem prosta. Leosia położyła fundamenty dla tej nowej odnogi rapu, czyli śpiewania o imprezach na houseowych bitach. Była nowością dla słuchaczy, więc zrobiło się o niej całkiem głośno. Cały jej sukces to bycie pierwszą taką artystką w Polsce. Więc teraz jeśli Przychodzi Bambi i robi to co Leosia, a nawet więcej, częściej i lepiej, to czy staje się zagrożeniem? No, w mojej opinii tak. Nie wiem, co może pokazać Leosia, czego nie może pokazać Bambi. A jeśli pierwsza nie pokaże czegoś więcej niż różowe włosy, to sądzę, że Bambi ma wielkie szanse, żeby po prostu zastąpić Leosię, jeśli ta dalej będzie prezentować podobny poziom. Z drugiej strony, w sumie Bambi uratowała Jank Leosię swoim nagłym zjawieniem się i wybudowaniem Baila Ela ze swoją BFF, więc może być też tak, że to właśnie największa konkurencja Leosi będzie też jej błogosławieństwem, bo w sumie bądź co bądź całkiem dobrze się uzupełniają i Bambi może sprawić, że Leokadia nie zginie w odmentach polskiego rapu, a będzie się dalej pokazywać w duecie. Jednak co Leosia pokaże na solowym krążku, boję się już teraz. Jeśli niedługo ma wyjść taki album, to zapowiada się naprawdę dobry materiał do filmu. A w sumie to prawda i tak jest taka, że... Coś tam wie... Podsumowując w swojej kategorii PGS jest spoko, ale sam pewnie nigdy do niego nie wrócę. Podobnie jak każda osoba, która nie słucha muzyki tylko dla bujania, a dla jakichś bardziej znaczących wartości, jest solidne, dobrze wyprodukowane i pewnie wartość powtórzenia na niektórych kawałkach też jest duża, więc sukces i tak jest gwarantowany. Zapraszam na Twittera i Instagrama oraz do wspierania kanału. Dziękuję za obejrzenie. Do następnego.